Witam Cię w drugiej części naszego filmu dotyczącego regresu emocjonalnego. Jeżeli nie oglądałaś części pierwszej, bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś sobie do tego zerknęła. Ja tam mówię w tym pierwszym filmie, co to jest w ogóle regres emocjonalny, co to jest taki emocjonalny flashback, co to jest, kiedy Cię zalewa jakaś emocja. Teraz w tej części chciałabym opowiedzieć trochę o wewnętrznym obserwatorze. Czyli jeżeli wchodzisz w regres emocjonalny, zalewa Cię jakaś emocja, przypomnij sobie ostatnią jakąś taką trudną emocję, która Cię zalała, jakiś lęk, przerażenie, smutek itd., itd. Mówimy tutaj cały czas o trudnych emocjach, bo ja się na tym skupiam. Jakby to jest trudno złapać, tak jak wiecie, jak tak pracuję z kobietami gdzieś, nie? Prowadzę jakieś warsztaty, czy tak w takich rozmowach indywidualnych, to powiem Wam szczerze, że jakby to jest najtrudniej nam złapać, nam kobietom, nie? Więc to też jakoś tak z doświadczenia, nie? Ta wiedza jest też oparta na moim doświadczeniu, ale też na doświadczeniu innych kobiet. Więc przypomnij sobie taką sytuację, gdzie zeszłaś do tego poczucia się jak małe, biedne, opuszczone, bezradne dziecko. Mamy takie momenty. I teraz tak, co zrobić w tych momentach, kiedy Cię właśnie taka emocja gdzieś tam pochłania? Musimy sobie zrobić taki krok wstecz i to pooglądać. Bo inaczej no to utoniesz. Albo utoniesz w tym dziecku, które tak czuje, albo będziesz sobie wykorzystywać wiele swoich różnych technik zaprzeczania, że się tak czujesz. Tak? Więc możesz pójść w atak, no ja to cały czas o tym mówię tutaj w tych filmach. Możesz pójść w atak, możesz pójść w ucieczkę, możesz pójść w takie zamrożenie, możesz pójść wreszcie w takie zadowalanie ludzi, tak? Żeby nie czuć tego trudnego, co się czuje w środku, no to ja będę opiekować się innymi. Uwaga, to też jest po prostu no, nasz mechanizm obronny przed tym, żeby nie czuć tego, co tak naprawdę się czuje, tego właśnie, tego trudnego, tak? Bo to najczęściej wypieramy te emocje. Więc wracamy do tego dzieciaka w nas, do tej części, która właśnie poczuła bardzo intensywne uczucia i chce za wszelką cenę je gdzieś powiedzieć, że jej nie ma. Nie? Jak za wszelką cenę chce sobie te uczucia gdzieś utknąć. Chce sobie, jakby chce, żeby były mniej odczuwalne niż są. Wtedy pojawia się też, nie, jakby, też sobie zauważcie, nie, że jak ktoś może, nie, was atakować, nie, może ktoś was może obwiniać o coś, nie, ale to tylko dlatego, że on nie chce poczuć swoich emocji, no i jedzie atakiem po prostu w waszą stronę. No i to wy się macie poczuć jakoś tam, nie? Także to nie jest tylko tak, że to wy, którzy tutaj to tylko oglądacie, tak? Nie, nie, nie. To my tak mamy ogólnie. No i jak wyjść z tego regresu świadomie? Musisz poczuć, co czujesz. Musisz to po prostu poczuć to w ciele. Gdzie to jest? W którym miejscu to jest? To jest pierwsza rzecz. Poczuj to w emocjach. No niestety, nie? Kiedy jest się smutnym, no to trzeba poczuć ten smutek. Tak? Złym, no to złość i tak dalej, i tak dalej. I teraz już mamy to dziecko wyciągnięte z tymi emocjami, jest właśnie zalewane na przykład tymi emocjami. I teraz musimy sobie tutaj dołożyć do tego kogoś, kto to zobaczy. Ale to ma być w środku. Tak, ja to tak wyciągnęłam na zewnątrz, ale to ma się dziać u Ciebie w środku. No ma, no nie musi, nie? No ale fajnie by było, żeby się działo. A wtedy jest o wiele prościej. Tak na co dzień. No i dobra, i teraz dokładamy tutaj wewnętrznego obserwatora. Tak? Do tego wewnętrznego dzieciaka, który właśnie czuje, dokładamy wewnętrznego obserwatora.
I ten obserwator sobie tutaj chodzi wokół tego dziecka, no i może sobie go pooglądać, no poprzyglądać się temu, co się tu dzieje. Ja na podstawie prac Pita Walkera, Pete Walker, terapeuta amerykański, świetnie opracował właśnie taką metodę, jak pracować z emocjonalnym flashbackiem. Pierwsza rzecz, którą sobie możesz powiedzieć, jestem w regresie. Po prostu. To jest odgrzewany kotlet. To uczucie jest z dziecka. To uczucie nie jest adekwatne do tej sytuacji. To jest mój regres. Tak? I wtedy jakby przechodzisz na inny poziom myślenia w ogóle o tym, co się z tobą dzieje. Zaczynasz być bardziej świadoma tego, co się z tobą dzieje. No więc pierwsza rzecz. Okej, to są stare emocje, które się właśnie we mnie uruchomiły. Właśnie mi się uaktywniło coś. Druga rzecz. Jestem bezpieczna. Jestem bezpieczna w tym właśnie, co mi się dzieje. Być może to dziecko, które wtedy czuło się zagrożone. Natomiast teraz już nie. Jesteś w tej chwili, jestem bezpieczna. Wiecie, ja tutaj nie mówię o sytuacjach, gdzie grozi ci niebezpieczeństwo. Ja mówię o takiej sytuacji, że wiesz, jesteś w sklepie i jakaś sytuacja ci pobudzi twoje emocje, nie? I nie jest zagrażająca, tak? Albo siedzisz u tego lekarza, tak? I nic ci nie zagraża, nie? Ale ty czujesz, jakby ci się ziemia spod nóg usuwała. Więc to jest regres, tak? I jakby wszystkie znaki na ziemi i niebie pokazują mi, jestem bezpieczna. Trzeba sobie to powiedzieć. Nic mi nie grozi. Może wcześniej tak, ale teraz już nie. Kolejna rzecz. Mogę postawić granice. Teraz już tak, jako dorosła ja. Mogę stawiać granice. Nie muszę być w tej sytuacji, w której na przykład ktoś mnie oskarża za coś, czego nie zrobiłam. Tak? Nie muszę w tym być. Nie muszę tkwić w tym. Nie muszę tkwić na przykład w poczuciu winy, które ktoś właśnie tam na mnie chce swoje jakieś tam rzeczy, tak? Mnie o coś obwinia, to w ogóle to nie za mnie. Prawda? Więc tutaj mogę postawić granicę. Nie muszę w tym być. Mogę wyjść z tej sytuacji. Mam wyjście z tej sytuacji. Być może jako dziecko nie miałam, ale teraz już tak. Popatrzcie, to po prostu się mówi do siebie, nie? Że później to jakoś weszło w nawyk, weszło w krew, no to trzeba to powiedzieć, no niestety trzeba to powiedzieć do siebie. Tak? To jest, mam regres, dobra, nie? Ja jestem bezpieczna, mogę się czuć bezpieczna, mogę postawić granice. Nie muszę być w tej sytuacji, w której jestem. Unikaj w takich momentach takiego myślenia wszystko albo nic. Białe albo czarne. To są takie dziecięce, nie? Że teraz to już po prostu będzie dramat. No niekoniecznie. Pooglądaj sobie tą sytuację. Co to w ogóle jest? Tak? Co ona ci mówi? To są takie momenty, które jakby zakrzywiają ci rzeczywistość i mówią, no tutaj to już jest, jesteś przegrana na przykład. No zaraz. To ten regres mi mówi, że ja jestem przegrana, bo kiedyś być może tak się czułam, ale w tej chwili no niekoniecznie. Zawsze gdzieś jakieś wyjście można znaleźć. Są różne wyjścia z sytuacji. Dziecko w regresie powie, nie ma wyjścia. Albo dziecko w regresie może jakby podsyłać nam takie myśli, jest tylko jedno wyjście. Tak? To właśnie takie różne, nie? Depresje, takie, to jest właśnie to, nie? To jest taka sytuacja, nie? W takiej ciemności, że po prostu nie ma wyjścia. I wtedy dochodzi tutaj ten, nie? Obserwator wewnętrzny i mówi, hej, to jest z przeszłości. Ty się tak czułaś w przeszłości, ale teraz już tak nie.
To już nie, to jest inna sytuacja. No i dobra. I co jeszcze może powiedzieć? Posłużę się tutaj Pitem Walkerem. Pozwól sobie na poczucie żalu, na poczucie straty w tych momentach. Pozwól sobie na to. To są takie momenty, które ci uruchomią duże poczucie straty. Nie? Że jak wiesz, jak się wkurzasz na coś, jak się złościsz, no to być może coś ci zabrano. Nie? I to pozwól sobie na to, żeby tak trochę, nie wiem, jakby poczuć to, co to dziecko straciło na przykład. Nie? Dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że nie jesteś sama. Nie jesteś sama w tym teraz. Jak jesteś, może byłaś, może wcześniej tak było, że jako dziecko byłaś sama. Natomiast teraz już nie. Jako dorosła osoba możesz poszukać osób, które cię wesprą. Możesz poszukać wsparcia. No jejku, nawet na Facebooku, tak? Na jakichś grupach facebookowych. Szukaj wsparcia, bo naprawdę jest dużo, dużo ludzi, którzy mogą być dla ciebie wsparciem. To jest jedna rzecz. Natomiast ostatnia, co może powiedzieć ten wewnętrzny obserwator, to to, żebyś sobie pozwoliła być dla siebie dobra. Żebyś popatrzyła na siebie z miłością, żebyś popatrzyła na siebie z życzliwością, żebyś popatrzyła na siebie z empatią i z wyrozumiałością. Tak, ten obserwator niech się nie zamienia w krytyka. Niech się nie zamienia znowu w tego rodzica, który krytykował i tam nie powodował takie różne u ciebie stany emocjonalne. Tak? Niech się zamieni w tego wystarczająco dobrego rodzica, który powie: dobrze, no tak masz, jest okej, ty jesteś okej w tej chwili, tak jak masz. I bądź ze sobą cierpliwa. Sama ze sobą. Miej dużo cierpliwości. Dużo cierpliwości, dużo wytrwałości. I to jest do ogarnięcia. To wszystko jest do ogarnięcia. Także mam nadzieję, że ten filmik pomoże właśnie w nawiązaniu do jakiejś relacji z tym wewnętrznym obserwatorem. Tak? Ostatnia rzecz. Nie? Krok w tył od tego wielkiego jakiegoś tam emocjonalnego flashbacku. Krok w tył i obserwuj. Ale obserwuj z empatią. Z empatią, z życzliwością. I tego ci życzę, żeby ci się to jak najczęściej udawało. I na tym kończę dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!